Jesteśmy już po pierwszych wrażeniach z gry, które opublikowaliśmy wczoraj, ale dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam rozmowę, którą odbyliśmy z twórcami przy tej okazji właśnie na targach. Jest ona dość krótka, bo czasu w takich sytuacji zawsze bywa niewiele, ale za to zawiera pytania, które zadawaliście Wy, albo jakieś takie dodatkowe, bonusowe jedno pytanie albo dwa ode mnie, które miałem po tym, jak już w grę miałem okazję zagrać. Rozmawialiśmy tym razem z Wiktorią Stachowską, której męża przy okazji bardzo pozdrawiamy, bo podobno nas ogląda, oraz Kacprem Niepokulczyckim, którego kojarzycie już pewnie z materiału o drzwiach. Zapraszam Was w takim razie na ten krótki wywiad. Jedziemy! No dobrze, to dodatek do Cyberpunka wprowadza nową lokację o nazwie Dogtown. Skąd ona się w ogóle wzięła na mapie Night City i co to w ogóle jest? Dogtown jest formalnie częścią Pacyfiki, jest częścią Night City. Natomiast jest wydzielone pod względem tożsamościowym, pod względem fizycznym i prawnym. Nie jest to prawnie częścią miasta i przeciętny obywatel Night City nie może sobie tam po prostu wejść. Nie ma również powodu, żeby tam wchodzić, tak? Do tego czasu, dopóki nie jest zmuszony do tego, żeby tam wejść, dopóki nie ma jakiegoś interesu w tym, żeby tam wejść. To jest miejsce, które jest dobrze strzeżone, jest oddzielone, jest trochę utrzymane jako getto. I tam jest zupełnie inny klimat, zupełnie inny mamy environment tam. Jako V dostajesz opcję, tak, wchodząc w kontakt z Somi, dostajesz opcję, żeby tam wejść, musisz tam po prostu wykonać. Tam się zaczyna generalnie cała historia. Jeżeli miałabym jakoś w jednym słowie opisać, czym Dogtown jest, na pewno to jest taka ciemna plama na mapie Night City. Zarówno fizycznie na mapie Night City, jak i również na mapie ludzkiego poznania, jako że wchodzimy nie tylko do obcej części miasta, ale również spotykamy nowe postacie, mamy nowe historie i one, postacie mają różne cele, mają różne motywacje i to później poznajemy. Natomiast od samej strony Enwa też chcieliśmy, żeby miasto było gęste, żeby było wertykalne. Ono ma swoje różne cienie, ono jest bardzo organiczne, tak? Czyli to nie jest część miasta, która została zaprojektowana przez architekta, wykonana dokładnie tak, jak miała być i jest w taki sposób użytkowana. Tylko ona ze względu na swoją tożsamość jest utrzymana w bardzo różnych swoich odcieniach i ona również ma swoje subobszary i każdy z nich jest troszeczkę inny w zależności od tego, jaka część populacji Dogtown tam żyje, w jaki sposób, do jakich celów jest ona użytkowana. I pierwszym takim miejscem tak naprawdę, kiedy masz taki żywy kontakt z miastem, to jest ten moment, kiedy wyskakujesz z rury, nie? Na tą stertę śmiecia i tam widzisz tą centralną część dzielnicy. Ona się nazywa Feronia Downs. Jakby opiszę ją pokrótce, ponieważ chciałabym dojść do tego, że my mamy różne odsłony tego miasta, nie? I że każde z nich jest trochę inne. To jest ta pierwsza część, którą widzisz, kiedy wchodzisz w kontakt z tą przestrzenią miejską, z tą przestrzenią open worldową. I tam ona w czasach, zanim Kurt objął dowodzenie nad miastem, ona miała być takim obszarem, gdzie po prostu wydajesz kasę, dobrze spędzasz czas. Tam jest dużo kolorowych kasyn świecących, konkurujących ze sobą reklam, wielkich rzeźb, kolorowych, ekshibicjonistycznych budynków, każdy jest w innym kształcie. I to jest taka dzielnica Blichtru, ona taka miała być właśnie, natomiast to, co z niej zostało teraz, tak, ona teraz jest bardzo dekadencka. Ona teraz jest zakurzona, jest zrujnowana, jest obsmarowana graffiti, zaniedbana i pełno w niej pozostałości tego debrisa, już zapomniałam polskich słów. To takiego śmiecia, tak? Gruzu po wojnie unifikacyjnej, jak również piachu nawianego przez wiatr z Pacyfiki. I to jest też taka część, która scala całe to miasto, czyli ogólnie rzecz biorąc zaniedbanie, porzucenie, zrujnowanie, tak? I to jest zaledwie kawałeczek. Widziałam też, że graliście w demo, troszeczkę akcji tam się działo, akurat w tej części. I też na samym początku po prostu przemierzasz przez tą część, dochodząc do kolejnej dzielnicy. I ta kolejna również, jakby opowiem o niej troszeczkę pokrótce, żeby pokazać, jak wielkie zróżnicowanie jest pomiędzy jedną a drugą. Następna, która jest za Crash Site'em, nazywa się Longshore Stacks, ona z kolei jest zbudowana na pozostałościach niedokończonej budowy. Tam była nieskończona inwestycja.
I to jest takie trochę forum romanum naszej dzielnicy, tak? To jest forum romanum Dogtown. Tam mieszka klasa pracująca Dogtown, ludzie tam normalnie się zaadaptowali do warunków, które mają i oni kreatywnie wykorzystują te pozostałości po tej nieskończonej budowie, żeby zaadaptować sobie swoją przestrzeń do życia. Czyli to nie jest tak, że w Dogtown przychodzisz i kupujesz sobie dom od dewelopera, bo tak nie ma, nie było planu Marshalla po wojnie unifikacyjnej, tylko tam po prostu musisz zrealizować rzeczy, które znajdują się dookoła ciebie, tak? Znajdujesz blachę, znajdujesz coś tam, budujesz sobie z tego dom. Mieszkańcy, którzy tam żyją, oni wykorzystali tą przestrzeń, która została po tej budowie, czyli te kontenery i na ich bazie zaczęli tworzyć swoje spersonalizowane własne domy. One z kolei są połączone tą siatką podwieszanych przejść. Także dużo bardzo zrobiliśmy, żeby ta dzielnica była wertykalna, żeby były opcje z wchodzenia w górę, wszerz. W tych dolnych dzielnicach Dogtown gracz ma bardzo dużo opcji eksplorowania w górę, w dół, wszerz, żeby po prostu pozwiedzać. Dużo tam jest też ukrytych open worldowych rzeczy. To jest taka trochę wysoko funkcjonująca, gęsto zaludniona i samodzielna fawela. I też sporo referencji żeśmy zbierali troszeczkę w tym temacie. Jak ta dzielnica powstawała, zbieraliśmy dużo zdjęć, opisów z budownictwa Ameryki Południowej, zurbanizowanego tego w miastach. Tam w drugiej połowie XX wieku był kryzys migracyjnych, ludzie przenosili się z terenów wiejskich na obszary zurbanizowane, to skutkowało kryzysem mieszkaniowym i to z kolei skutkowało pojawieniem się tego dzikiego budownictwa. I żeśmy obserwowali, w jaki sposób ludzie zachowują się w sytuacjach, w których właśnie mają takie warunki, w jakie mają w Dogtown, tak? Czyli w Dogtown nie masz tej możliwości, żeby pójść do sklepu, wybudować sobie dom, czyli musisz po prostu to co znajdziesz, to z tego to wybudujesz. I żeśmy dwutorowo po prostu próbowali znaleźć, jak oni by się zachowali i to zaadaptować do tych warunków, które tam są. I na przykład jak graliście, mieliście też okazję zobaczyć skład, to jest ten hideout Meyers, tam gdzie po jej uratowaniu ona siedziała, ona tam czekała. I to też jest jakby częścią właśnie Longshore'ów, to jest to, że właśnie z jednej strony oni budują sobie te domy z niczego, tak, z kartonu i z blachy, które znajdą, a z drugiej strony dalej są te nieskończone budynki wysokie, do których oni mają dostęp i tam po prostu oni sobie mogą to zaadaptować na swoje własne potrzeby. Mamy też te górne dystrykty, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Jakby tam w ogóle idziemy w inny klimat, to jest taki trochę dziki zachód Dogtown. Tam nie ma już społeczności, tam jest dzika przyroda, właśnie jak graliśmy tutaj, kolega powiedział, że on jest zachwycony zielenią, dziką przyrodą. No jest ta zieleń, która tam zarasta, to wszystko to jest ta natywna zieleń, ta, która pochodzi z Badlandsów. To miało być z kolei takim miejscem, które zanim Kurt przejął kontrolę i przejął władzę nad miastem, to miało być miejsce, które daje odpoczynek, tak? Czyli ludzie mieli tam przyjeżdżać, po prostu wielkie spa, ten okrągły budynek. Teraz natomiast to miejsce daje tą przestrzeń do odpoczynku przyrodzie, tak? Która zajęła miejsce człowieka w momencie, w którym ludzie już musieli stamtąd uciec i to porzucić. Tam mieszkają gangi i to jest miejsce, które pomimo tego, że ono jest takie zielone, wydawało się takie przyjemne, to nie jest tolkienowskie Shire, nie? To jest miejsce, gdzie jest ta przyroda, ale to nie są śpiewające ptaki i rosnąca trawa, tylko to jest takie miejsce, gdzie ta przyroda odbudowuje się, dając przestrzeń dla tych osób, które już nie ma dla nich miejsca nigdzie indziej. Kawałek dalej jest jakby następny fragment miasta i następny fragment miasta. Widzieliśmy jeszcze stadion, to jest też... W ogóle to jest jedno chyba z moich ulubionych miejsc. Inspirowane polskim prawdziwym miejscem. To jest taki gigabazar. Pierwszy kontakt w zasadzie z demo to jest właśnie z tym miejscem, tak? Gdzie tam jest już gęsto, tam chodzą ludzie, tam jest taki klimacik właśnie tego gigabazaru, tam są sterty śmieci, ich pozostałości po tej cyfrowej cywilizacji, wielkie hałdy tego elektronicznego śmiecia. I to jest wymiksowane z takimi top luxury products, po prostu spod lady, których nie kupisz nigdzie, bo są nielegalne, ale tam możesz je dostać, tak? To jest też cecha Dogtown, ponieważ to nie jest legalne miejsce. Kurt nie jest naszym kolegą ze szkolnej ławki. On sobie stworzył coś a la własny państwo, coś na kształt własnego państwa, tak? Gdzie nie obowiązują zasady cywilizacji, a nie w ogóle żadne prawo, oprócz tego, które on sam wymyśli i ustanowi, nie? Okej, to była bardzo, ale to bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale jakbyście mogli porównać teraz wielkość tej lokacji do innych dzielnic w Night City? Wiesz co, to jest bardzo ciężko do określenia, dlatego że Dogtown jest bardzo wertykalne i jest bardzo napchane, jest po brzegi tak naprawdę, także tutaj nie ma za bardzo sensu rozmawiać o metrażu kwadratowym, bo tu nie o to chodzi. Natomiast my uważamy, że to, co oferuje Dogtown, ilość zabawy, ilość możliwego zwiedzania tego Dogtownu, ilość różnorodności jest po prostu bardzo szeroka.
No dobra, Phantom Liberty jest zupełnie nowym rozdziałem opowieści w cyberpunku, ale jak to z nim jest? Jest on częścią fabuły, którą możemy rozegrać gdzieś w trakcie, czy dzieje się jako zupełnie niezależna, osobna historia? No, możesz oczywiście zagrać to niezależnie, tak? Czyli jeżeli nigdy nie grałeś w podstawkę, to masz możliwość, żeby zagrać tylko w dodatek. Oczywiście my rekomendujemy, żeby zagrać w podstawkę, dlatego że te historie się łączą, tak? To jest kontynuacja tego, co działo się wcześniej, no i też on dzieje się gdzieś tam w trakcie tych wydarzeń. Okej, to skoro tak to wygląda, to pewnie jest jakiś moment, do którego trzeba dotrzeć, żeby móc rozpocząć historię z Widma Wolności. Na pewno musimy mieć relik w głowie, ale czy coś poza tym? To zależy od gracza, dlatego nawet gdyby ktoś bardzo mocno chciał zignorować, nazwijmy to, podstawkę, jest możliwe zagrać w Phantom Liberty jako po prostu standalone doświadczenie i to jest możliwe, natomiast szkoda tej historii tracić, która jest również powiedziana w grze podstawowej. Okej, to jeszcze pytanie o coś, co wiele osób lubi wiedzieć, a czym deweloperzy niekoniecznie chętnie chcą się dzielić, szczególnie w przypadku RPGów, czyli jak długi jest dodatek? Wiesz co, nie chcielibyśmy wydawać jakiejś wartości mierzalnej godzinowo czy czasowo, dlatego że każdy gra w tą grę inaczej, każdy ma inne swoje playstyle, każdy ma inne swojego builda, każdy się bardziej albo mniej skupia na pewnych rzeczach i bardzo ciężko określić nam długość tej gry, dlatego staramy się nie mówić o jakiejś tam wartości czasowej. Natomiast jest to pełnowartościowy dodatek, taki z jakich znacie nas, które my tworzymy dodatki, to jest coś, czego jesteśmy bardzo dumni. Wiem, że to jest ta jakość, na którą wcześniej dostarczaliśmy w formie dodatków. Mamy w takim razie nową historię, mamy nowe zadania, ale poza tym w samym cyberpunku zaszło bardzo dużo zmian, które powinny dotykać również podstawowej wersji gry. Czy więc gracze będą musieli posiadać widmo wolności, żeby tych rzeczy doświadczyć, czy może będzie to część jakiegoś patcha, który na premierę zostanie wypuszczony i podstawowa gra też zostanie zaktualizowana? W samym Phantom Liberty masz dostęp do nowego właśnie Skill Relika, prawda? Tego nie widziałeś, natomiast my dostajemy nowe możliwości, które rozwijają nasze możliwości podstawowe gameplayowe. Natomiast samo Phantom Liberty było taką platformą, żebyśmy bardzo mocno rozwinęli, poprawili to, co również było w grze podstawowej, mianowicie naszym olbrzymim celem. I to właśnie było to, żebyśmy tę grę wciąż balansowali, starowali się i doprowadzać jak najbardziej. Cała gra została bardzo mocno przebalansowana z perspektywy gameplayu, z perspektywy perków. Mamy tych perków teraz mniej, ale każdy perk, no te, co zostały perki, są dużo bardziej konkretne i pozwalają dużo mocniej budować taką postać, jaką byśmy chcieli. Naprawdę teraz mam możliwość być tym, czym chciałbyś się poczuć w tym fantastycznym świecie, masz możliwość zbudowania takiej postaci. Wprowadziliśmy olbrzymie poprawy gameplayowe, zaczynając właśnie od tych różnych perków poprzez mamy olbrzymią feature, który można było zobaczyć również w demie, nie każdy natomiast na czas. Mamy walkę pojazdami, mamy możliwość zarówno strzelania z pojazdu, po prostu strzelania naszą bronią, jak i mamy też pojazdy, które są wyposażone w broń, która jest wbudowana w tych pojazdach. To powoduje, że wszelkie strzelniny, ucieczki przed policją, czy cokolwiek masz ochotę zrobić w mieście, czy to w Dogtown, czy w Night City, jest to dużo bardziej fascynujące. Idąc dalej, bardzo mocno zainwestowaliśmy olbrzymie ilości czasu i serca w poprawę systemu AI, który mam nadzieję było można zobaczyć. Co za tym idzie, również mamy teraz bardzo mocno poprawiony system policji, który powoduje, że walka z policją jest dużo bardziej satysfakcjonująca, ciekawsza, wiarygodniejsza, bym powiedział. Na to możesz teraz nałożyć właśnie walkę z pojazdami z ucieczką z policją i masz naprawdę ciekawe możliwości. Też do tego użyliśmy masę dynamicznego kontentu, który się pojawia w Dogtown, zarówno jak i w Night City, także dużo się dzieje bardzo z tym dodatkiem. Bardzo dużo. A co jeśli chodzi o jakieś nowe aktywności, których możemy podjąć się w Night City? Czy, no nie wiem, dodaliście jakieś przysłowiowe kręgle, na które można pójść razem z kuzynem Romanem? Mamy sporo, dołożyliśmy też dużo do Open World. Oprócz tego głównego story, mamy też side story, mamy mniejsze questy i sporo dołożyliśmy w Open Worldzie. Ten czerwony dym właśnie, to jest airdrop loop. Mamy też nieskończone misje kurierskie, dużo mniejszych rzeczy i sekretów gdzieś tam pochowanych w Dogtown. Także no, na pewno nie będziecie się nudzić. Tak, są rzeczy dodatkowe również ciekawe. To by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, moim gościom za poświęcony czas, nawet jeśli spotkaliśmy się na dość krótko, ale do tego września zostało jeszcze kilka tygodni, więc myślę, że do tego czasu uda nam się jeszcze spotkać i porozmawiać trochę szerzej, bo na pewno będzie o czym. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie. Pośród tych pytań pojawiło się jeszcze jedno bardzo, ale to bardzo specyficzne, ale uznałem, że zadam je wam i tak. Czy w grze jest mało? Czy w grze jest mało? Nie, jest dużo. Jest dużo.